Powiem wam, dzisiaj trasa delikatnie. Chyba tędy nie pójdę, patrzcie co tu się dzieje. Trasa delikatna z utrudnieniem. Nie idę tędy, idę gdzie indziej. A mam tu gdzie chodzić, pokażę wam gdzie. Nawet za niedługo będę szedł w kierunku tak zwanej rakiety. Zobaczcie o co chodzi. Teren płaski, ale kroków narobimy, moi drodzy. Trochę niefortunnie wyszło. Ja pierdziel, nie no, są, trzeba zejść. Co ja tu mam ci? Łyżwiarstwo figurowe robić ci co? Gwiazdy tańczą po lodzie. Moi drodzy, temat, który dzisiaj chcę rozwinąć, temat, który poruszymy, to są błędy robione w adaptacji, w adoptowaniu, w adoptieringu ketozy. Dlaczego wielu się to nie udaje? Dlaczego wielu ma brak energii? Dlaczego wielu myśli, że w tej ketozie jest, a wcale w niej nie jest? I tu nie chodzi o żadne paski ketonowe, tu nie chodzi o żadne śmieszne aparaciki, które tam pokazują glukometry, nie glukometry. W dupie to mamy, idziemy jeszcze starą szkołą. A dlaczego, co i jak, rozwinę troszeczkę w późniejszym etapie. Delikatnie jestem zły, bo miałem tu już być przed godziną 8, a że pech chciał, technologia chciała, nie chciała, tylko zabrała mi troszeczkę czasu. Kupiłem taką ładną w góry, jak będziemy z kicią po górach śmigać, będziemy w nocy z jakiegoś tam szlaku schodzić, taką zajebistą LED latarę na takich 5 poziomach, tam chyba maksymalne jest jakoś na 250 metrów widoczności, taką konkretną lampę, to można na łeb, można gdzieś przyczepić. No i wczoraj sobie paznokcie kończyła, no i skorzystała z tego światła, bo jest tak mega mocne, że widzicie nawet strukturę paznokcia jak powstała. Nie no, żartuję. No i nie wiedziałem gdzie podpiąć tam ładowarkę, bo od nowości jeszcze nie była ładowana, no w końcu gasła. No ale, że Bóg tak chciał i dał nam co dał. Nie tylko te kobiety są dodatkiem do życia, tak jak mi tam ostatnio kolega mój wspomniał. Bo jakby nie ona, to by może o 12 tu przyszedł. Jakoś tam pazurkami, jakąś tam gumkę podwraziła, gdzieś coś tam przesunęła, mówi: no tu masz, zobacz jak byk. A człowiek prawie godzinę się głowił, nie? Ja już nawet filmik na YouTubie chciałem oglądać. Jeszcze tych latarek na YouTubie nie ma, a przydałyby się. Sam nakręcę, pokażę wam. Kuźwa, powiem wam, tak się rozpędziłem, że mi się lancet skończył, zobaczcie. Koniec, nie ma. Idziemy do następnej miejscowości, zobaczymy jak to można fajnie obejść. Znajdziemy na pewno zaraz jakąś dzikość. Dlaczego? Bo zbliżam się do lasu. Człowiek lasu. Tam stoi autobus, bardzo fajny. Temat chcę nawinąć. Widziałem kierowcę autobusu. Troszeczkę większy chłopak ode mnie. Gabarytowo. Tylko te gabaryty poszły bardziej z przodu. Tu nie mówię o... Tu następny pan jedzie i aż zerknę. Podobna sytuacja. Brzuch na kierownicy. Moi drodzy, przeważnie kierowcy tirów, przeważnie kierowcy, ja tam nie mówię o wszystkich, ale przypuśćmy, że 50% takich kierowców, gdzie wiem, że ich jest więcej, boryka się z problemem takiej konkretnej nadwagi, ale nie takiej nadwagi, że macie te mięśnie i te mięśnie są jakimś tam tłuszczem przykryte, tylko tam jest tłuszcz tłuszczem nakryty, tak bym to powiedział. I właśnie wejście w ketozę, trzymanie tej takiej, nazwijmy to znowu, diety ketogennej, moi drodzy, to nie jest żadna dieta, to jest pojęcie mylone. Ketoza to jest styl życia, to jest styl życia, na jaki się decydujemy, jaki obieramy. Aż słoneczko zaczęło wychodzić, jak o tym zacząłem gadać. To jest styl życia, jaki zaczynamy. Zeus, jakby ktoś nie wierzył, brzusio tam ładnie na kierownicy leżał. Nie chodzi o ten brzuch, bo ten brzuch można zrzucić. Ci kierowcy najczęściej po pracy nie robią już nic.
On przychodzi do domu, on się narobił, bo on kółkiem pomachał. Ja nie mówię, że siedzenie za kierownicą. O, pięknie. Szlaban stoi, buty trekkingowe na nogach, wysokie. Idziemy to tu po tym Zagwiździu. Dobrze, że Adidasów nie wziąłem, ja bardzo często Adidasy ubieram. Moi drodzy, dla was idealne podejście typowego kierowcy, obojętnie na czym to nie latasz, czy na DHL-u, czy na DPD, czy na typowych jakichś tam ekspresach, czy na tu miejskim, czy trasy konkretne, i nie jesteś w stanie sobie ugotować wszędzie tego ryżu, nie jesteś w stanie usmażyć wszędzie tych piersi z kurczaka, nie jesteś w stanie wszędzie zrobić sobie tam tej suróweczki do tych piersi z kurczaka i tego ryżu, to co nasi personalni trenerzy polecają w każdej rozpisce, jakiej bym nie dostał, obojętnie od kogo by to nie było. Także piona dla was za to, co robicie. Jakbym potrzebował tego typu porady, nie? To bym wszedł na Google, wpisał w Google'ach dieta zbilansowana i za nic nie musiał hajsu wysyłać, bo tam są same gotowce, obojętnie co byście nie chcieli. Jedyna filozofia to podliczyć sobie kalorie. A co to jest za podliczanie kalorii? Bym chciał wiedzieć, jak tam każdy dzień, każdego różni się kaloriami, także za dużo tam nie błyszczą, pisząc tego typu diety, dlatego tak już wam kiedyś powiedziałem, są naprawdę dobrzy trenerzy personalni i są naprawdę zacznę tu od literki U, ujowi trenerzy personalni, także kwestia indywidualna, moi drodzy. I tam kierowcy, słuchajcie mnie teraz, ketoza sama w sobie, większość ludzi myśli, że w niej jest, tak? Większość ludzi myśli, że miała już z nią kontakt. Większość ludzi myśli, że brak energii, brak mocy jest spowodowany tym, że naraz zrezygnowali z węglowodanów. Nie. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Dobrze zaprojektowane wejście w ketozę, tak bym to nazwał, czyli typowy dzień postu, po którym robimy trzy posiłki dziennie. Przypuśćmy, że robimy trzy posiłki dziennie. Na sam początek w tych posiłkach powinno się uwzględnić 1 do 5. Zrobimy tak, 1 do 5, czyli 20% białka, 80% tłuszczy. Ja bym w to tak uderzył. Wiadomo, że gdzieś tam się w międzyczasie, chwila, bo mi ta łapa cierpnie, ja to im szybciej z tego zakładu wylecę, tym będzie lepiej. To z przemęczenia, no. Nic innego. W takiej proporcji, jak będzie to wszystko ułożone, jesteście w stanie w tydzień, no dobra, każdy człowiek jest inny, każdy organizm jest inny, ale przypuśćmy, że jesteśmy w stanie w tydzień wskoczyć w taką ketozę. Moi drodzy, na adaptacji z tego typu trybem życia nie ma mowy o żadnych produktach mlecznych. Nauczcie się tego, wyryjcie to sobie gdzieś, nie wiem, na ścianie, nauczcie się tego na pamięć. Produkty mleczne nie zrobią nic innego, jak tylko i wyłącznie będą utrudniały wam wejście w stan ketozy. Cała filozofia. Następna sprawa. Na tym tygodniu adaptacji, czy tam w dwóch tygodniach adaptacji, jedni potrzebują 2 tygodnie, jedni 3 dni, jedni tydzień. Kulturyści twierdzą, że w jeden dzień wskakują przed zawodami w ketozę, jedząc tam 5 posiłków. Oni w jeden dzień na ketozie schodzą z tej wody. To nie jest żadna ketoza, oni nie są w żadnej ketozie, oni po prostu wskakują na wysokie tłuszcze, ograniczają maksymalnie spożycie węglowodanów, no i wrzucają nie taką ilość białka, jak się powinno wrzucać, tylko wiadomo, że te mięśnie potrzebują troszeczkę tego wszystkiego więcej. No a wiadomo, co tam jeszcze do tego w parze i z parą, i z daną parą idzie. Moi drodzy, podstawowe błędy. Wykluczamy. To nie jest błąd. Tutaj robicie dobrze. Wykluczamy. Białko, produkty mleczne
na okresie adaptacji. I najlepiej, co bym zrobił na waszym miejscu, w ogóle z tych produktów mlecznych nie korzystał, nawet jak już będziecie w tej ketozie. Następna sprawa, przy adaptacji nie ma mowy o żadnym spożyciu produktów zero, chodzi mi tu o napoje zero. Coca-Cola, Fanta, Sprite zero. Moi drodzy, organizm nie jest głupi i po takim, tak może będzie lepiej, i po takim 30-letnim, 40-letnim zajeżdżaniem organizmu, z dnia na dzień używając tych produktów zero, też nie jesteś w stanie od razu przeskoczyć. Taka cola zero, taka Fanta zero, wypicie tam jednej, dwóch szklanek dziennie, będąc już w tej ketozie, na pewno do niczego złego się nie przyczyni. Ale moi drodzy, na samym starcie, tu chodzi o glukozę, na samym starcie, robiąc coś takiego, organizm nie jest głupi, tak? Żeby przestawić się, powiedzmy, że jesteście już tam, nie wiem, miesiąc w tej ketozie, dwa miesiące w tej ketozie, spożycie takiego napoju zero w takich minimalnych daweczkach, to o czym tam nieraz była mowa, ja tam nie mówię o wypijaniu dziennie 2-3 litrów Coca-Coli zero, bo to, no powiem ogólnie tak, tak? Po co w organizm dostarczać coś, co praktycznie nie ma niczego dobrego, ani nie wrzucacie w siebie żadnych kalorii. Twierdzicie, że dobra, rozumiem, jak ktoś jest na diecie zbilansowanej, tak? Czyli są te węglowodany, tłuszcz jest maksymalnie ograniczony, białko tam powiedzmy na 3, 4, 5 gramach, zależy, kto tam sobie te nerki chce lepiej obciążyć. O, idziemy tu jak pięknie. Kto tam jak sobie te nerki chce obciążyć i korzysta z takiej ilości białka, powiem wam, skoro wam to pasuje, pijcie tam sobie tą kolę zero, no naprawdę nie zrobi nic, ale jeśli chodzi o samą adaptację, jeśli chodzi o sam stan ketozy, to się mija z celem, to nie ma w ogóle, to nie ma żadnego, to nie ma żadnego sensu, no tak bym powiedział. Jesteście w stanie zjeść maksymalnie 3 posiłki dziennie. Ja tam Marcina wprowadzałem w stan, Marcin wie, o co chodzi, Marcin leci z ponad 200 kg, Marcin wie, o co chodzi, że po jakimś tam czasie, gdzie cukier mu spadł maksymalnie, jak tylko można było, gdzie miał problemy z cukrem, tam były też problemy z czym innym, ale ten cukier spadł do stanu minimalnego, nie wiem ile tam ma teraz na wykresie, 70, 68, 71, 72, coś takiego, no a był grubo, grubo ponad. No dobra, no ale tam przeciwnik wypijał dziennie, chwaląc mi się tam w jakimś tam czasie, etapie, że był w stanie wypić normalnej Coca-Coli, właśnie kierowca, o, tutaj zaczynałem dzisiaj o tym, był w stanie wypić tam 6 litrów coli dziennie. Sorry Marcin, jak się pomyliłem, ale z tego co wiem, to gadałeś chyba więcej, nie? Ja już tak zaniżyłem to. Dziennie, wiadomo, żeby tylko troszeczkę energii dostać, żeby się pobudzić, łeb leci za tą kierownicą, nic ciekawego nie robicie, cały czas tylko jedziecie, jedziecie, jedziecie. No stop, praktycznie te same trasy, no nie ma się co dziwić, tak człowiek się próbuje czymś tam pobudzić. Następna sprawa na ketozie, wejściu w ten stan, ogólnie jak jesteście już nie, picie tych całych energetyków. Co z tego, że tam zero pisze, jak tam cała tablica Mendelejewa jest to walona, to jest syf, moi drodzy, to jest syf, a broń Boże już wypicie czegoś takiego na pusty żołądek. Nie ma sensu, nie ma sensu. Moi drodzy, samo to, samo pojęcie ketozy, samo pojęcie wejścia w tą ketozę, samo pojęcie bycia w niej, możecie być w niej pół roku, rok, dwa lata, trzy lata, cztery, dziesięć, piętnaście, moi drodzy, ile chcecie, to jest styl życia, to jest styl życia, to jest, ktoś mi kiedyś tam pisał nieraz, fuj, jaki szczur, jak ja się brzydzę, gdzieś tam se myknął w gałęzie, ktoś tam mi kiedyś pisał, co ty za głupoty pierdolisz, że cały rok byłeś na wysokich tłuszczach i białku, tak zwanej ketozie, nie jesteś w stanie tak długo wytrzymać, to jest coś tam, katowanie mózgu czy coś, no wiadomo, no naczytał się jakiś tam bajek pewnie Chodakowskiej czy tam jakiejś innej twórczyni czy tam innego twórcy, no i zaczął tam kozaczyć, gdzie nawet w tej ketozie nigdy nie był, nigdy jej nie spróbował, nigdy jej nawet nie liznął, ale on już wszystko o niej wie. To tak jak tam ostatnio asa jednego miałem, gdzie powiedziałem, że wypicie
wchodząc w stan ketozy, jak zdarzy się komuś wypicie jednej kawki, z 50 mleka, takim kieliszeczkiem mleka, naprawdę nie jest w stanie, nie wiadomo jak tego całego systemu zaburzyć. Moi drodzy, to nie jest pójście na wojnę, to jest zdecydowanie się na lepszy tryb życia. Nieraz pod filmem widzieliście, że ludzie pisali, że ketoza zmieniła, odmieniła całe ich życie. Moi drodzy, to nie jest lans na dzień dzisiejszy dietą ketogenną, czy tam jakbyście to tam sobie nie chcieli tłumaczyć. To jest po prostu lepszy tryb życia. Macie energię stałą, cały czas jest energia stała. Nie ma tego spadku energii. Nawet jak przychodzi głód, jak jesteście już w tej ketozie, odstęp między posiłkami czasami wynosi nawet... Ja miałem takie etapy, że ja jadłem rano o 9 godzinie śniadanie. Duże śniadanie. Ja tam w tym śniadaniu miałem 120 gram tłuszczu. Jak nie lepiej. Ja tam może miałem białka jakieś 40 gram. To wystarcza w zupełności. I tak nie wierzę w to, że nasz cały organizm jest w stanie więcej tego białka przyswoić. No chyba, że wiadomo, leci tam coś poważniejszego, no i organizm przerobi bez najmniejszego problemu. Ale jak jesteś normalnym, typowym chłopem w przedziale, powiedzmy od 25 do 40 lat, organizm nie jest w stanie wciągnąć więcej jak 40 gram białka. I ktoś tam kiedyś powiedział, że białko, spożywanie dużej ilości białka spowoduje, że będziesz chudną, chudność tam, i wcale nie trzeba przy tym liczyć kalorii. No to nie, mój drogi, ja cię zmartwię, gdyż białko, organizm nie jest głupi, potrafi sobie białko idealnie obrócić w formę energii, a jak będzie nadwyżka tej formy energii, no to ciało nie zrobi nic innego, jak sobie ją po prostu odłoży na później. Cała filozofia, tak? Sam tłuszcz nie jest w stanie odłożyć tłuszczu. No chyba, że mu delikatnie pomożecie węglowodanami, gdzie na dzień dzisiejszy są praktycznie wszędzie, wszędzie są ukryte i wszędzie się nimi w jakimś tam stopniu dławimy, faszerujemy. Jak ktoś twierdzi dalej, że dieta zbilansowana jest lepsza od diety opartej na wysokich tłuszczach i jakiejś tam ilości białka, przypuśćmy, jak już to nieraz powiedziałem, no dajmy tam, powiedzmy, jak chłop ma 80 kg, niech zje na tego typu, powiedzmy znowu, diecie, niech zje te 100 gram białka, powiem wam, będzie idealnie. Tu nie chodzi o żadne białko, tu chodzi o tłuszcze, głównie tłuszcze, i to głównie tłuszcze zwierzęce. Moi drodzy, ja miałem chłopów, którzy się do mnie zgłaszali, których wrzucałem w keto. Chłopaki miały naprawdę libido praktycznie zerowe. Najmłodszy mój zawodnik, jaki mi się trafił, chyba 23 lata. Zresztą jak film oglądasz, to możesz tam napomknąć pod spodem. 22 chyba czy 23 lata. I libido było masakryczne. Do tego jeszcze lipomastia. Dobrze mówię lipo? No lipo. Coś podobnego jak gino, tylko lipo to jest raczej już wada. Od takiego malutkiego, jak jeszcze się w pomper srało, a gino wiadomo po czym tam może się pojawić. Moi drodzy, ciężko było, chłopak bez przesady, z ręką na rękę bym się dał upierdolić. Widziałem ostatnie zdjęcia od niego, upierdzielić, przepraszam, że tam przeklnąłem. Chciałem, żeby ten film jak najwięcej ludzi widziało, dlatego staram się nie przeklinać. Chłopak, ostatnie zdjęcie, gdzie widziałem, miał szóstkę na brzuchu, gdzie współpraca przed wyglądała. Nawet nie szóstka, tam po prostu pas, idealnie biodra, wszystko było widoczne, to o co mu chodziło. Chodzi dumnie, z podniesioną głową, nie potrzebuje włosów, opierdzieli się na łyso. Ja już ich nie mam, on jeszcze miał, ale opierdzieli je na łyso, nie mam, przerzedzone już mam. Także można się przejrzeć, jak się dobrze schyla, jak słoneczko poświeci. No miał, opierdzielił to. Zaczęły wchodzić normalne koszulki, nie takie jak kiedyś, baldachimy. Tu brzuch, tam cyce, tam coś, żeby nie daj Boże nie było widać. Żeby to, żeby tamto, chłopak normalnie śmiga. Libido podniesione, gdzie z libidem miał problemy. Zawsze, mówił, już w młodych latach próbował wskoczyć na jakieś TRT, na coś tam próbował wskoczyć. Prosił lekarzy, ręce rozkładają, bo w końcu jesteś
w widełkach, no bo masz, kurde, sorry, jak będą zakłócenia, ale wiatr zaczął delikatnie się tu upominać, dawno go nie było. No i lekarz stwierdził, że nie będzie mu nic przepisywał, na pewno go nie będzie wrzucał na żadną igłę, nie igłę. Teraz co mi żele maś, no cuda na kiju, no ale po co to robić, tak? Skoro chłopak mieści się w widłach, bo ma dolną granicę, gdzie brakuje mu praktycznie, nie wiem ile tam nawet brakowało, tam już był po prostu dół, tak, i to już w takim wieku, a to nie jest nic innego jak tylko żarcie, którym się faszerujemy, to nie jest nic innego jak słaba genetyka, którą dziedziczymy, i to nie jest nic innego jak syf, który jest nam podawany już w tych najmłodszych latach. Większość kobiet nie karmi, kupują te mleczka gówniane, sproszkowane. Wiem, o co chodzi, sam z tym miałem do czynienia. Chodzi mi tu o moją córę. I później zaczynają się problemy w późniejszych etapach. Dziecko coraz częściej choruje, dziecko ma coraz słabszy system immunologiczny. I tak to właśnie wygląda. Co się robi dzieciaczkom, żebyś mu dzieciństwo nie marnował? Ładuje się słodyczami, tak. Przecież dziecko chce słodyczy, no to co trzeba mu je dać? No a później wygląda to, jak wygląda. Nieraz współpracowałem z chłopem, który leciał z wagi. Leciał z tej wagi, muszę tak, moi drodzy, moi paluchy cierpną. Leciał z wagi, gdzie po czasie mówi, czy by nie było tam z mojej strony jakiejś pomocy do reszty rodziny, bo i żona jest w podobnym stadium i dzieci już też, a dzieci miały, powiedzmy, tam 10, czy tam 12, czy tam 14 lat, także moi drodzy, sami widzicie, w jakim stopniu to idzie, w jakim stopniu to do przodu wszystko gnie. My, jakby nie było, jesteśmy przykładem, jeśli chodzi o sam tryb życia dla młodszego pokolenia. Nie chodzi mi tu konkretnie o dzieci, możecie być wujkiem, możecie być ciotką, możecie być, nie wiem, przyszywaną babcią, co wam się tam na waszej drodze nie pokażę, czego nie będziecie musieli podpisać. Nie bójcie się. Róbcie to, ale róbcie to z głową i niech te dzieciaki, niech te najmłodsze społeczeństwo ciągnie już to wszystko z waszej bańki, tak jak miało być wyssane z mlekiem matki. Moi drodzy, następna sprawa. I nie obraźcie się, kto tam ostatnio pisał. Waldas, a przecież masz taki zalany jeszcze, pysk, waldas to, waldas tamto. Nie, moi drodzy, to jest prawie 120 kg, gdzie mi się non-stop morda cieszy, gdzie cały czas ruch, wiesz, że ja się czuję dobrze. Będąc na wysokich tłuszczach i wiadomo, o co chodzi, wcale nie musicie wyglądać nie wiadomo jak szczuplutko. Nie myśl sobie jeden, drugi z trzecim, że wskocząc w dietę, wskocząc w ketozę, będąc na ketozie, latami opychając się, wpierdzielając mega wielkie ilości żarcia, tak jak ja to robię, już uwielbiam żreć, będziesz leciał z wagi, bo przecież ty jesteś na tłuszczach i minimalnej ilości białka. Nie. Nie, moi drodzy. Bo żeby redukować z tej masy, to na prostą logikę, na prosty taki chłopski rozum, trzeba niestety zejść z polikalorii. Wiecie o tym, nie? Nieraz się o tym mówiło. Jak to nie ja, tak też inny czarodziej z tego naszego youtuberskiego klanu. Moi drodzy, żeby osiągnąć stadium schodzenia z wagi, spalania tkanki tłuszczowej, no niestety w późniejszym etapie, będąc w jakże pięknym stylu życia, o którym tutaj cały czas opowiadam, musicie schodzić delikatnie z kalorii, z puli kalorii, osiągając tak zwany deficyt kaloryczny. Moi drodzy, to jest cała filozofia. Jak macie pytania, jak chcecie pomocy, jak chcecie w to wskoczyć, jak chcecie się tego podjąć, a uwierzcie mi, nie zmarnujecie ani chwili, ani sekundy, ani minuty swojego życia. Oprócz tego, że wam się delikatnie mogą, ale wcale nie muszą, mięśnie wypłaszczyć, gdzieś tam popłaszczyć. Wiadomo, że się zmniejsza delikatnie ilość tego glikogenu w tych mięśniach, będąc cały czas na tłuszczach i białku. Ale uwierzcie mi, że wydolność razy dwa, samopoczucie razy dwa, jakieś stany depresyjne, lękowe, dużo ludzi powychodziło z tego, właśnie będąc na tego typu stylu życia. Moi drodzy, to by było wszystko. Zawsze pod filmem macie namiary na mnie. Facebook Waldek TVP, Instagram Waldek TVP, Messenger Waldek TVP, WhatsApp jest numer podany i nawet macie ostatnio maila, na którego możecie pisać. Waldek TVP
@gmail.com, coś takiego. Zresztą piszę w opisie filmu, zobaczcie sobie i piszcie. Jak zawsze dla was i nie słuchajcie tam tych geniuszy, którzy poczytali tam 2 czy 4 notatki pani, którą tam wcześniej wymieniłem, czy tam pana, którego wcześniej wymieniłem, bo musicie wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że ci ludzie nie żyją tylko swoim życiem, ci ludzie robią hajs na życiu innych ludzi i żeby ten hajs robili, oni muszą niestety wyglądać, stety i niestety, bo to wcale nie złego dobrze wyglądać. Ja się dobrze czuję, schodzę sobie z tej wagi delikatnie, zeszło tam ile zeszło, jestem, nie kontroluję tego, ja nie wchodzę na żadną wagę, dobra, czasami mi się tam zdarzy, chociaż sobie wieczorem przed spaniem rano nie kontroluję tej wagi, wiadomo, że rano ta waga pokazuje cuda, nie widzę na kiju, za chwilę wskoczy jakiś poświeczek, coś tam wleci i twierdzicie, że o, jakbyście to nie schudli, tak? Nie, moi drodzy, tak samo na adaptacji, na wejściu w ketozę, nie łudźcie się, że zlecieliście już 5 kg czy tam 6 kg, powolutku czyszczą się jelitka i schodzi na początku bardzo dużo wody, która była najprawdopodobniej wcześniej zgromadzona poprzez złe odżywianie się, poprzez nienormowanie tej ilości piwka. Wiem, o co chodzi, bo sam nieraz o takie coś przyhaczyłem, zahaczyłem. Moi drodzy, starajmy się lepiej żyć, a na pewno nam to się kiedyś 2 razy, jak nie 3, zwróci. Dobra, ja idę. Powiedziałem, co miałem powiedzieć. Jak macie jakieś pytanka, to piszcie. Hejka.